co myślisz, że tu? To poniżej? Nie, to tu chodziło. Choć zawsze byłem przekonany, że to jest. No ale sam powiedziałeś, że tu jest żwirownia. Ajajaj. Za zimno, nie? Palce trochę grzybieją. Tu. Tu? No to chodźmy. Jeszcze to idziemy. Z tamtej strony? Tak. No to chodź. Jest nowy obiekt. Tu jest obiekt, który oglądaliśmy w ubiegłym tygodniu. Idziemy po lesie, próbując znaleźć transformatorownię. No jak niepotrzebny telefon, poczekaj, to go poczekaj, oddaj, ktoś, a nie wyrzucaj. Ktoś pisał ostatnio nawet, że ty latarki gubisz. Jeszcze... Dzięki, Krystian, pozdrawiam. Ja już nie wiedziałem, ale ty, co on z człowiekiem ale to, zrobić. Ja nie wiem, co on tam, wiesz, dorobił teorię. To normalność. Tam, ta, ja tylko raz i to nie zgubiłem, tylko nie wiedziałem, gdzie jest. A, jak, a takie... to wtedy ze mną drugi raz. Nie, pan, no to, nie przypominam sobie. No to Krystian się uparł, tak o, tak się znalazł, tak? Oj, Krystian jest taki w ogóle bardzo wesoły człowiek. Nie, nie mówię, że nie jest wesoły, ale myślę sobie, będę Przemka bronił. Ale dlatego cię zapytałem, czy znasz człowieka. Tak. Myślę, kurde, zobacz, pozostałości jeszcze, drut aluminiowy, ale to pewnie taki nie, to już posocjalistyczny. Współczesny. Ładny teren. Gorzej będzie, jak nie znajdziemy tego, bo powiem ci, no ja nie byłem nigdy przy tym, przy tej stacji i ona jakoś tak mi... Przemek, a znasz zasadę, że zajączka trzeba gonić, a nie go złapać? No coś ten desen, czekaj, no. To byśmy... No to gdzieś tutaj musiało być. Tu jest ścieżka, to jak tam ja widzę parking. Ścieżkę, wiem, jak ja widzę ścieżkę, to się zastanawiam. No nie, no co ty, myślisz, że takich wariatów łażących po lesie i szukających transformatorowni jest więcej? Myślę, że no myślę, że niekoniecznie. Ty, czekaj. Czekaj, bo tutaj coś... Nie, to drzewka są. To nie są elementy. Znalazłeś coś? Nie, myślałem, a to są drzewa po prostu wyciągane. Wiesz co, bo ta tak gdzieś tutaj by ten pokazywał. Ale poczekaj, bo ta transformatorownia, ona byłaby z dziwnej dosyć strony tego bunkra. Ja to powiem ci tak, ja o tym tylko słyszałem i szczerze mówiąc, ja tutaj nigdy nie byłem, a że ktoś się mnie pytał, a nie, to jeszcze niżej musimy zejść. Ktoś się mnie pytał, mówił o dziura, taka dziura w ziemi, kwadratowa i na mój poziom wiedzy to wychodziło, że to stacja transformatorowa albo jeszcze jedna rzecz, magazyn amunicji. Tylko, żeby nie, jak nie znajdziemy tego. No ale poczekaj, bo to jest przedpole. Oni tutaj byli przygotowani, że wróg się z tej strony zjawi. Nie, to jest to. To jest to, co tutaj widzimy. Dobra, to idziemy szukać dalej. To chyba to było to, bym powiedział. Ale myślisz, że to tu jest transformatorownia? Nie, chodzi o to, że ja tu używam tego programiku. To mi pokazuje rzeźbę terenu. Dziurkę, tak, no. Kurczę, no powiem mapa, ci, że... cieniowanie i te sprawy. Poczekaj, Przemek, ale no nie pasuje mi. Tutaj jak miałaby być transformatorownia? Nie, Tomek. Stacje transformatorowe na Meru są w zasadzie najczęściej spotykane jako te pomieszczenia, które, do których ten elektryk jeździł czołgiem. Pamiętasz? No. No właśnie, ale właśnie też takie zdarzało budyneczki się, troszkę tak, wyższe. Ale też zdarzało się, i tu właśnie tak ma być, tylko że ja w tym miejscu nigdy nie byłem, a znam to tego z opowieści, że gdzieś tu w okolicy jest. I stąd ta rozmowa. I mówili, że nie wiadomo, czy w ogóle to znajdziemy, no a ty dobrze, się uparł, że szukajmy. Poczekaj, ale to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, tylko do mnie nie dociera jedna rzecz, bo ja tak, wiesz, prosty, zwykły chłopski rozum mówi mi, że raczej na przedpolu, tam gdzie będziemy strzelać, to nie będziemy montować stacji transformatorowej. Jak schowamy pod zaraz... ziemią, to czemu? Jak schowamy pod ziemią, ale no, po co robić sobie problem? Kurczę. Zobacz, tu jest. Samochód jedzie z tyłu. Tu jest... Nie, tam rybacki, ten jakiś wędkarski, rybacki. Tak? Tak. Nie, no to wygląda jak wóz drzymały. To jest pewnie już powojenne, ale nie zmienia to faktu. Tu nawet jeżdżą sobie samochody. No i wracając dobra, do tematu, słuchaj, panie Przemku. Zrobimy jeszcze jedno podejście. Dobrze. Pod górę. Ale wracając do tematu, bo ja jestem uparty, no to pod ziemią to dużo roboty jest. To ja bym w tym momencie taką stację transformatorową postawił za obiektem, a nie przed obiektem, żeby go w razie czego nie ostrzelać. Bo co by było jakby, okej, mamy sobie... Dobra, jest, ten argument do mnie dociera. No, no bo... Wiadomo, że oczywiście w bunkrze mamy swoje zasilanie, możemy agregatory odpalić i będzie fajnie. Zobacz, tu jest ta dziura. Dobra, tu tą dziurę też już widzę. Ale poczekaj, to pogrzebmy tu chociaż. Nie, to chyba śmietnik jest kopany przez kogoś.
to będą wiedzieli, o czym mówię, wszyscy eksploratorzy, którzy z wykrywaczami chodzą i tak dalej, chociaż Przemek, ale są tu jakieś elementy betonowe. Dobra, to jest kawałek. Jedno. Słuchaj, bo jeszcze większa dziura jest tam. Tam. No dobra, ale poczekaj, to zobaczmy jeszcze tutaj, bo jeden element, o zobacz. Ktoś mnie ten gruz wywiózł. Tak, ale właśnie w tym kierunku bym poszedł, bo tu są jeszcze butelki. Butelki wyglądają na powojenne. I tu gruz jest chyba. Chociaż nie wiadomo, co z tym jest. Żeby nie wiało, to by było fajnie. A nie masz wrażenia, że to jest bardziej od... Nie wiem. Od to wybuchu? Jak wybuchu, tak. Lej taki, trochę no, bardziej. No, znaleźliśmy, ale to... No nie jestem usatysfakcjonowany. Dobra. Zejdę niżej, też był kopany. Na wierzchu nie widać żadnych elementów. Poczekaj, poczekaj. Są jakieś druty, Przemek. Jakby zbrojenie. Ale to ja, słuchaj, Tomek, tylko ja to z tego, co... To miało być gdzieś tam właśnie na skraju działki fortecznej, a tu już działka. No i no. Tam się miało dać wejść, tak przynajmniej jak mi to przedstawiano. No dobrze, no. Przemek, co by nie było, wszystko fajnie, nawet jeżeli nie jest to transformatorownia, ale zobacz, tu też jest. Tu jest ewidentnie drut zbrojeniowy, ja nie wiem, jak to się tam nazywa dokładnie. Drut zbrojeniowy to jest drut zbrojeniowy. No, ale po to, żeby coś na tym wybudować dalej. No, kopać nie będę. Słuchaj, tak jak już nieraz rozmawialiśmy, z Emeru jest tak, że teoretycznie to wszystko wiadomo, a czasami taką drobną rzecz, która w innym miejscu powoduje powstawanie teorii na temat reaktorów atomowych i tak dalej, no to tutaj tu się pomija i stąd taka sytuacja. No i przyznaję, dobra, nie wiem, czy znajdziemy jeszcze, propozycja moja jest taka, obejdźmy sobie dookoła spokojnie tą działeczkę forteczną, może coś znajdziemy, a jak nie, to będziemy mieli spacer. No, spacer zawsze na propsie. Tym bardziej, że już tyle czasu się nie widzieliśmy, to jeszcze obgadamy co nieco. Tylko sobie pogodę wybrałeś, kolego. Ja sobie wybrałem. A kto, ja? Ja już dzisiaj byłem na wycieczce. Ale ty jeździłeś. A ja cię szukałem po tym lesie. 3 miechy tu łaziłem. No i tak rozglądamy się, no bo tu mamy działkę forteczną. Ewidentnie. O, tam masz... Tu dobrze widać teraz, bo o czym była mowa. Tu jest jezioro Paklicko, a tam jest miejscowość Wysoka, a ten obiekt, w którym byliśmy tydzień temu, jest tam. I wgląd, tutaj jak się dojeżdża do tego obiektu, to tu się przejeżdża przez kanał. Także to nie jest takie łatwe podejście. Ale ja nie powiedziałem, że jest łatwe. Właśnie dlatego byłem zaskoczony, bo powiedziałeś, że z tamtej strony może być ten transformator. A jeżeli tam mamy podejście... Dziury na w programie. Nie, nie, oczywiście. Jakby nie zarzucam ci absolutnie, ale mamy tak. Tu mamy naturalną przeszkodę wodną, czyli tutaj żadne siły i środki się nie przedostaną. Mamy możliwość zestrzelenia każdego, kto będzie przez brud przechodził i strzelamy stąd. I ustawianie tam... Wiem, kto mi powiedział teraz... Chyba jestem prawie pewien, kto mi powiedział transformatorze i ogląda nas. Artur... To pozdrawiamy Artura. Ale jeszcze Przemek musimy o jednej rzeczy powiedzieć, jeżeli w ogóle nas będzie jeszcze słychać. Kto to był mały? Bo zaczęliśmy w ubiegłym odcinku mówić o tym, że on tutaj w obiekcie spał, mieszkał, ale nie powiedzieliśmy, kto to był mały. Nie dla każdego jest to rzecz taka oczywista. Mały to był gościu, który był niewysoki i tutaj mieszkał i miał psa. Bunkrowiec zresztą. Tak byśmy to powiedzieli. I miał psa, jak ja pamiętam, to pies się wabił Wałęsa. I nie wiem, czemu się śmiejesz. I to wcale nie miało związku z naszym prezydentem. Bo on się wałęsał, ten pies. Tak, dokładnie. On się wałęsa. Tak jak my teraz i szukamy tej dziury. Tak swoją drogą to mały był taką maskotką typową MRU. I bardzo wiele osób go znało. On znał bardzo wiele osób. Jest. I to była bardzo przyjazna postać. No, sympatycznie. Najczęściej go można było spotkać pod sklepem Wysokiej. Najczęściej. To jest obiekt, który widzieliście w ubiegłym tygodniu.
Wiesz co, no chyba powiem tak, będzie odcinek, po którym zostaniemy pociśnięci, ci byłem zakończony poszukiwaniami bez powodzenia. A nie masz racji. Nie? Nie, ja uważam, że właśnie tego typu rzeczy, skoro mamy możliwość, mamy czas, mamy chęci, to przejdźmy się, zobaczmy, spróbujmy. A nóż widelec, odcinek zakończy się pełnym sukcesem. Dobra, masz rację. Tak jak bardzo sympatyczny kanał Stowarzyszenia Perkun, które kopie i wykopuje tak niesamowite, fajne rzeczy. Się okaże, że 3 metry przeszliśmy koło tego. Tak. No ale dobra. Ale oni są typowymi poszukiwaczami i to nie przygód, a różnych ciekawych miejsc, sytuacji, rzeczy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Robicie świetną robotę i nie przestawajcie tego robić. Chyba mogę zaprosić Tomek, na ich kanał. Ze względu na wiatr, zimno, my obejrzeliśmy już ten obiekt. Chyba ogłośmy. Pomocy. Nie porażkę, po prostu brak sukcesu. Poczekaj, zajrzyjmy jeszcze tu. Jeszcze tu wrócimy. Bo tu jest działka. Drodzy moi, jeżeli ktoś ma jakieś informacje, to my bardzo chętnie sprawdzimy, tak jak z tymi kominami łaziliśmy. No tym razem się nie udało. Patrzcie, jakie piękne przedpole. Tu wszystko widać. I ten obiekt stał sobie tutaj. No powiem ci, że niepocieszony jest. O, na polu. Fantazja. To jak się tak stoi z boku i patrzy na to wszystko, to dopiero człowiek zauważa, jak wielka i mądra to była inwestycja. Mądra w sensie... Z mądrym to bym się tam nie Znaczy świetnie. Nie, ja bardziej w kierunku tego, że ona była bardzo dopracowana, przemyślana. Mądra oczywiście, wiesz. Też spokój zachował, bo to wiesz, takie rzeczy to się rodzą, jak to się mówi, w bólach. Ewoluują, zmieniają się. Przecież to też już zauważyliśmy tak niejednokrotnie. I w jednych obiektach mamy jedno rozwiązanie, które już się nie pojawia w następnych. Albo zostało to uproszczone, no, albo eksperymenty. Zostało poprawione. No tak, ale to o to w tym wszystkim chodzi. Ale wiesz, no z tego co mówią fachowcy, to rozwiązania, które tutaj, zresztą ja kiedyś wspominałem o tym, rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane, bardzo często wchodziły również do życia codziennego po dłuższym czasie. Bo pamiętać musimy o tym, że technologia wojskowa, militarna, to jest technologia, która testuje wiele rozwiązań. Jeszcze raz? Zamknęliśmy koło. No zamknęliśmy. To ja może dokończę tylko, że technologia wojskowa bardzo często jest jakby pierwowzorem tego zupełnie cywilnego wynalazku, który się później pojawia. Bo w tym wypadku potrzeba matką wynalazków sprawdza się wręcz idealnie. I tak naprawdę rzeczy, które powstały dla wojska, po pewnych uproszczeniach zostają przyjęte w życiu codziennym dla takich zwykłych laików jak my. I dlatego to, tak? Się... A podaj jakiś taki przykład. No, cwania. Czołg. No, to wszyscy czołgiem jeździmy. Nie. A wiesz, że Zaporożec ma silnik od małego czołgu? Kiedyś mój ojciec miał Zaporożca, ale nie wiedziałem tego. No. Od jakiego małego czołgu? Czekaj. T-81? Ja nie znam się zupełnie na czołgach, tak coś mi w głowie teraz tak strzyma. Ale tam był chłodzony powietrzem silnik, to trochę nie wypał. Znaczy jakaś, wiesz, jakaś modyfikacja oczywiście była, chociaż patrząc na Rosjan, to no, to oni tam... A nie, u nich to zimno jest, dlatego. Coś by odkręcili, dokręcili, dodali, ujęli, co chwilę by jeździło. Ja to widzę, że ty lubisz temat czołgów. Dlaczego? No nie wiem, no właśnie to ja bym zapytał, dlaczego lubisz Nie, no wiesz doskonale o pamiętasz tym, że... Pamiętasz o ten skoki czołgami? A no, nie, no ja w ogóle lubię takie ciekawostki. Ja lubię takie rzeczy dziwne, niestworzone trochę. A ze względu na to, że z militariami mam niewiele do czynienia, to interesuję się takimi rzeczami. Ale wiesz, później włączyłem sobie film i były zrzuty z książki, że te czołgi naprawdę skakały. No, tak, że miałeś... mówiłem ci, ale no. Nie chciałeś mi wtedy wierzyć. Ale wiesz, co na przykład z zastosowań pierwotnie wojskowych używamy? Superglue.
Super glue? No, nie wiedziałeś o tym. Ale to wcześniej były jakieś lepiki pewnie jeszcze. Nie. Czekaj, lepiki były, ale super glue. To w czasie wojny w Wietnamie miało być rozwiązanie na szybkie zamykanie ran. Oczywiście tam nie do końca coś się sobie tam posprawdzało, było kilka problemów, aczkolwiek dobrze super. Sklejasz? No tak, no paluszki skleja idealnie. Widzisz? Jest do tego najlepsze rzeczywiście, tylko że później twarde to się takie. Ale są debondery do rozklejania. A. Wiem, bo przy składaniu tych moich samolocików używam. Zobacz, jeszcze kolejna taka wojskowa rzecz, a mianowicie amfetamina. Wróciłem. Nie wiem, w jakiej armii to używają. No, nie używają, używali. A, to, no teraz to nie wiemy oficjalnie. Niedobry pomysł. Niemcy, wojska niemieckie potrafiły 2-3 dni nie spać, 200-300 km wbijać się w teren i to były super chłopy. Tylko później się przydarzyło, że trochę za dużo dostawali tych tabletek. I no troszkę się uzależnili niestety i mieli schizy i okazywało się, że oni już później nie byli tacy odważni. Odbiegliśmy od tematu. Mamy mostek. I co z tym mostkiem? Właściwie to on jest chyba powojenny. No właśnie chyba tak, ale nie zmienia to faktu, że jest prawdopodobnie w okolicy tego oryginalnego, tak? Byśmy zaraz musieli obejrzeć to. To czekaj, ja pozwolę sobie zejść tutaj z boku, ale tak, bo to widać po unijnej już jest. Są informacje, że to z jakieś pieniądze z Unii Europejskiej ewentualnie jeszcze fajne. Zerknijmy. Nie wiem, co to jest, ale fajne. Nie dotyczy pojazdów. Kort tenisowy. Nie, to jest myślę już taki mostek lata 80. 90. Wcześniejszy? Tak myślę. Może i tak. Przepraszam za to siorbanie nosem, ale niestety teraz już trochę spokoju. Zobaczcie, na takich dosyć solidnych wzmocnieniach mostek. No, ale to nie jest chyba po niemiecki. No raczej. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nie jest mostek niemiecki. To co, ogłaszamy fiasko poszukiwań na tą chwilę? Na tą chwilę tak. Myślę, że możemy odtrąbić naszą, nawet nie porażkę, bo przygoda zawsze jest, ale... Widzisz, to czasami tak jest, jakby strzelę z informacją, której nie sprawdziłem. Dlatego wolę sprawdzać. Nie, właśnie strzelaj. Ile wlezie, będziemy chodzić, będziemy szukać, a wy, jeżeli macie jakieś swoje liczę przypuszczenia... Na Artura. O, Artur? No, bo to... Nie znam Artura, ale już go lubię. Artur, jeżeli macie jakieś swoje wizje, pomysły, spostrzeżenia i pytania, to walcie śmiało w komentarzach. W miarę możliwości teraz będzie się robiło coraz cieplej, to będzie dużo łatwiej. No to już prawie wiosna jest. No nie, no do wiosny. Zima się dopiero zaczęła, to o wiośnie mówisz. Będziemy w miarę możliwości przyjeżdżać, sprawdzać, kontrolować. No i być może dojdziemy do momentu, kiedy znajdziemy coś ciekawego i będziemy mogli odtrąbić pełne zwycięstwo. Dzisiaj tylko połowiczne, co nie zmienia faktu, że zobaczyliśmy bardzo fajny teren. Szukaliśmy transformatora, którego niestety w terenie... Stacji transformatora, czy się pomieszczenia. Tak. Transformatora jeszcze by nie było, raczej. No myślę, że złomiarze by go w tym czasie rozkręcili. A może dlatego tutaj mały był, że on dopilnował. Ty to lubisz teorie sobie dorobić. Teorie spiskowe to jest połowa. To jest twoja specjalność. Ale to nie, żebym je tworzył. Nie? Nie, ja zawsze mówię w tym momencie, że są to teorie spiskowe, że są to legendy. Nie dajmy się przejechać. W środku lasu jeżdżą samochody. No. Także drodzy moi, to by było dzisiaj już na tyle. Ty się kręcisz. To by było dzisiaj już na tyle. My spotykamy się oczywiście za tydzień, jak zwykle w piątek. Ciąg dalszy MRU. Jeżeli się za bardzo na nas nie gniewacie, to też napiszcie o tym, że dzisiaj nie po obiektach, a koło obiektów, że pomarudziliśmy, ale myślę, że kilka fajnych tematów i tak wyszło. Ale wiesz, że istnieje zagrożenie, że nam takie sytuacje będą się trafiać i zresztą mamy je w planach. A ja powiem, że cieszy mnie to bardzo niezmiernie i chciałbym, żebyśmy na zmianę robili obiekt i szukanie. Obiekt i szukanie. No dobra, coś przygotujemy. I żebyśmy wykopali coś w pewnym momencie. No, bursztynową komnatę. Nie, bursztynowa komnata, chociaż jest nie, przepraszam. Złoty pociąg jest w Wałbrzychu. A bursztynowa komnata na Wilczym Szańcu podobno. Nie, nie w Królewcu. Wierzę. No nie podobno wierzę. Jest w Królewcu. Nie.
Nie będę się kłócił, bo to będzie kolejna teoria spiskowa, natomiast nie wierzę. Doczytałem, znalazłem materiały, w których okazało się, że w pewnym momencie rosyjscy fachowcy zrobili, radzieccy, przepraszam, zrobili kopię bursztynowej komnaty. Idealną kopię bursztynowej komnaty. Już wiem, na podstawie interpolacji czarno-białych zdjęć. Tak. Dla mnie kosmos. No, właśnie. Kosmos, nie? Dlatego też uważam, że jest w Królewcu. I że nie jest to kopia. Kręcę się, uwaga, przekręcam się. Właśnie widzę. Uważam, że nie jest to kopia, tylko jest to oryginał, ale oczywiście wchodzimy tu już w teorie spiskowe. To znaczy, żeby kłamali. Nie. Dobra. Związek Radziecki. Po co się odezwałem, już byłby koniec. Trzymajcie się ciepło, do następnych. Pa, pa. Cześć. No i mam odcinek.